taki kawał. I żeby traktor nagrać, kurde. Siemanko, w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki luźny vlog. Skończyłem pracę, poogarniałem wszystko. Przyjechałem, zadzwonił do mnie kolega z firmy usługowej, że sieje kukurydzę niedaleko mnie u takiego zaprzyjaźnionego rolnika. Pozdrawiamy właśnie tutaj właściciela pola, Wojtka. I idę właśnie do niego. Już go widzę w oddali, jak sieje. Zaraz zobaczycie, jakim zestawem. Naprawdę zestaw jest imponujący. Dojdziemy tam, to wam pokażę. Dobra, a my się wspinamy pod górkę. Jak widzicie, idziemy. O, ale się tam kurzy za nim, sucho jest, zrobiło się sucho, naprawdę. Idziemy zobaczyć, jak tam działają. Już spory kawałek od rana zasiał. Z tego, co mi jest wiadomo, to ta działka ma 40 hektarów. I prężnie działają chłopaki. Tam stoi ładowarka z przyczepą. Nie wiem, czy będziecie widzieli teraz. Dobra, widzimy się przy maszynie. Ale sprzęcior idzie. Tylko się kurzy. Zestaw do siewu to klasa Action 960 z siewnikiem Waderstada. Tempo 8-rzędowy z front hopperem z przodu. Z tego, co widzę, Bartek pierw obciął sobie poprzeczniaki, sieje na programie Section Control. Jest to program, dzięki któremu siewnik automatycznie rozłącza sekcje przy poprzeczniaku czy też przy klinach. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważna funkcja, dzięki której też zaoszczędza się sporą ilość nasion, zwłaszcza na klinach. Nie ma tych przecinek, że tak to nazwę. Jeszcze coś tu wilgoci jest w ziemi. Spróbujemy, zobaczymy, czy znajdziemy ziarenko jakieś. Jak wcześniej tam coś Bartek mówił, jak z nim rozmawiałem, że sieją na głębokość gdzieś chyba 5 cm, jak się nie mylę. Jeszcze tutaj wilgoć jest w ziemi. O, wilgotno, no. Mamy pierwsze ziarenko. Jak widzicie, leży elegancko w wilgotnej ziemi. To jest najważniejsze. Teraz tutaj gdzieś powinno być kolejne. Chyba, że... O, jest kolejne. Jest kolejne ziarenko. Zasypujemy, niech rośnie. Dzisiaj jest taki troszeczkę pochmurny dzień. Raz się tam gdzieś przebija słoneczko, raz chmury zachodzą. W końcu są odpowiednie warunki na siew kukurydzy. A mamy już prawie, no już można by powiedzieć, że maj mamy. Do tej pory było cały czas chłodno. Dzisiaj mamy temperaturę około 20 stopni. Jest dzisiaj 30 kwietnia. Zapowiadali dzisiaj też deszczyk. No jest tak duszno, powiem wam. I się zapowiada, zanosi się na ten deszcz. Takie chmury są. Może popada coś. Na pewno tutaj Wojtek, właściciel pola, będzie bardzo zadowolony, jak po zasianiu spadnie deszczyk. Później przyjdzie ciepełko. To kukurydza w oczach będzie rosła.
pole bardzo dobrze uprawione, równiutko jak na stole. Dla operatora i siewnika jest to wielkie udogodnienie. No i jak w późniejszych też zabiegach. Nie no, powiem wam, zestaw robi konkretną robotę. Ciągnik o mocy 450 koni, on nawet nie czuje tego siewnika. Z tym, że już do takiej maszyny, no najważniejsza jest pompa hydrauliczna, żeby miała bardzo dobrą wydajność. Bo dmuchawy są napędzane hydraulicznie. Tak jak mówiłem, się na GPS-ie wjeżdża sobie co drugą rajkę. Jak widać, mu to dosyć sprawnie idzie. Przejdę sobie na lewą stronę, bo będzie się na mnie kurzyło. Mam nadzieję, że Bartek się nie zawstydzi. Wejdziemy do niego do kabiny. Chwileczkę z nim pojeździmy. Tam niedługi czas, żeby po prostu mu nie przeszkadzać. Idziemy do Bartka, zaraz pogadamy z nim. Ty, to duty se było. Jeźdź na tym, to duta, siema. Siema. Co, już tam jest przygotował? No ja. Już chyba dwie tony, ja mam całe te pole, kurwa. Marcinek się nie opierdziela. Dobra, jesteśmy tutaj u Bartka w kabinie. Witam serdecznie. W tym kolosie. Chwilę sobie z nim pojeździmy. Zobaczycie, jak to wygląda z kabiny. Dobra, odwracam kamerkę. Sprzęta. Kurde. Tak jak mówiłem, siedzę za pomocą GPS-a. Dolny komputer, tablet jest od siewnika Waderstada. I na górze jest oryginalna klasowska nawigacja. Na GPS-ie wszystko zintegrowane, siew za pomocą section control. Tak robota idzie, kurzy się, prawie że nic nie widać. Na błotnikach jakby burza piaskowa przeszła, nie? Kurde, ale susza jest, ty, ale ziarenko w wilgotnej ziemi leży. Jak no, patrzyłem. No, no właśnie tak chciał siać, żeby... No właśnie, i na ile siejesz? 5%. 5%. No właśnie. Ile na włos dajesz? 80 kilo. 80 kilo, albo wczoraj, Wojtek wcześniej wysiewał. A osiał już tutaj coś? Na pewno rozsiewał. To masz najpierw tona, potem trzymamy 3 tony, bo dzielisz 80, to masz 37 hektarów. A tu całe pole ma 37? Całe, nie, całe pole chyba nie ma 30, więcej. Więcej? No kurde. Jest na 4 dychy, czy to, no tamte pole to aż jeszcze tam za drzewo idzie. No, 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 no. Pole kiedyś oraliśmy. Kurde, są 25. 25 hektarów ma zasiane? No, prawie. No, może
wejrzy 6 hektarów na godzinę. No, tak, no 6-metrowy siewnik tak wychodzi jakoś. Co, wczoraj padkę miałeś? Nie, ale trochę się padło. Co, wyciągnęłeś się bez problemu? No. Ale nie widać, że traktor wrótny. No nie widać, ale jest... No to nie ma. Tylko, że się bałem o front kopera, chyba żeby nie wyrwać. Nie, no to się nie uszkodzi. Ty, ale zawsze ta plandeka taka nabrzmiała jest, co? Jak się jeździ. No a ja. Oj, tu stolik jest na polu, co? No ładnie, ładnie uprawiamy. Z jaką prędkością jeździsz? 14 na godzinę. No, to taka dostateczna prędkość, nie? No jest klient, tak chciał. Klient, nie pozwolił klient, szybciej. Klient nasz pan, jak to mówił. Tak. Co mam? Fan w tej kabinie, drugi dom normalnie. Kurwa, tu tarcie jakieś na zmianę w razie W, zapasowe rury. Wszystko kurwa. Przygotowany na usługę, ja. Kurczę, porządny operator. Tak. Porządny operator. No i prawidłowo, prawidłowo. Właśnie tak powinno być. Drugi dom, w sumie tutaj spędzasz teraz, kurczę, co sezon macie, nie? 15 godzin dziennie. O kurwa. Tak, to trochę siedzisz. Chciałeś się coś u siebie? Poniedziałek. Poniedziałek się jedzie. Ale buraka też jakiś? Tak, buraka tak, no 60. 60, tak, buraka macie? Kurde. Się zasiali, na biogazowie, nie? Nie dowozić na to? Tutaj? Na wozu? Ty no ja mam tu jeszcze na... 10 hektarów na wozu mam. Najpierw mi tonę wsypał na początek. A co, czy sobie na wozu macie? No i... ten kawałek. Macie trochę do siana, nie? Tu pali Wojtka. 180 140. Kurde. 140. Będziesz miał trochę do siania. Może drugi siebie przyjedzie, ale nie wiadomo kiedy. Ale widzę, nawigacja porządnie trzyma. O dziwo tak. Chodziło, no, trzyma, prowadzi ładnie. Ruskie chyba przestali, kurczę, blokować linię. Jak na razie na rzeka. Pod drzewami nie ma problemu nawet. Idzie. Chociaż raz miałem, jak siałem na dolicach na wiatrakach. No, zanikało. Nie zanikało. Jechałem, przesuwało mnie o pół metra, no, na wysokości dwóch wiatraków. No. I potem z powrotem wracało na normalny ten. Z powrotem. I tak wiesz. Potem na końcu się okazało, wiesz, kurzyło się i nic nie widziałem. W tym roku suche warunki są do siebie. A może cię o coś popada? Dobra, teraz chłopaki będą tu zasypywali nasiona. Jeszcze wam tak pokażę. Tu widzę, koła odwrócili, bieżnik w drugą stronę, żeby się tak nie ścierały. Front copper tam gdzieś około 2 ton zasypu nawozu. Oryginalny od Wadersztada. Tak to wygląda.
Papryczką siejecie czy bez? A co to się stało? A w tym roku dziki nie będą buszowały? Tak. Okaże się. Kiedyś się siało z papryczką chili. Co? Widły ci w drugą stronę dać? Jak spadnie ładowarka case'a. Kurde. Trzeba baga poprawić. O, teraz będzie git. Ładowareczka też, porządny sprzęcior. Idziemy zobaczyć tam do Bartka, co on tam robi. Co tam psujesz? Gdzieś kurwa kukurydza wpadła. Zakleszczyło? Zobaczymy, co tam się w kubełka dzieje. Ładne ziarenka opływowe. Co to za tego? Odmiana jest. Ty, ale ładne ziarna ma. Hitler. Tak to jest, jak się sieje u tego amatorów. Sam sobie zaprawił. No, własnymi nasionami sieją. Po jednym sypujesz, czy po dwa? Chwila zastanowienia. Operator musi przeliczyć teraz wszystko. O, już Bartek tutaj ładny kawałek zasiał. Zostało gdzieś 15 hektarów mu. Czyli dzisiaj śmiało skończy tą działkę. To jest wszystko to, co widzicie. O, tak się prezentują zestawy. To, ten klas to jest właśnie, co Bartek jeździ, to jest firmy usługowej. Tutaj ładowarka jest właściciela pola, Wojtka. Jeszcze jak jestem przy siewniku, pokażę wam. Tutaj macie diodę. Podczas siewu, no teraz wam nie pokażę, fajnie by to wyglądało nocą, jak ona mryga, jak liczy każde ziarenko, które spadło. No naprawdę siewnik robi wrażenie. Teraz nawet przy kurzu, no nie podejdę, nie pokażę wam, jak to pracuje. Szkoda. Mówię, najlepiej to to nocą wygląda, jak one mrygają sobie, te diody. Do pełna sypać! Bardzo ładne ziarenko kukurydzy, opływowe, nieduże. To ona nie jest niczym na dziki zaprawiona, bo na niej śmierdzi, nie? Uff. A jak się sypało papryczkę chili, kurde. Później weź dmuchaj te kubełki, bez maski i okularów, to nie podkość nawet. Nawóz zasypiecie? Nawóz będzie na steak na tą działkę.
by jechał i no tylko hektary robił. Tak, to kurwa cyrkuluje. Bartek to jak orak to hektary, to piwniczki. Tak. Co? Jak tego, jak siać to hektary, jak kochać to księżniczki. Tak. O, takim siewnikiem to już można zrobić. Areał. Ty, abyś miał takiego 12-rzędowego. Weź to zasypuj. Byś pomógł, a nie? Weekend. Ja mam no weekend. Marcin dobrze mówił, jest weekend. Ja już mam majóweczkę, ja tu rekreacyjnie przyjechałem. Jeszcze człowiek przyjedzie, to chcą wykorzystać, nie? Kurno. Miś flaszkę postawił, to by pomógł człowiek. Kogo? To twoja, to ty ją przywiozłeś wtedy? Gdzie? No do łoszeniu padanek, bo się u nas. Nie. Nie, to nie dostałeś? Ty, albo ja może nie wiem. Nie pamiętam. Pamiętaj, to było. No tam parę razy się zdarzyło, że od klienta się dostało tam flaszeczkę jakąś. Za perfekcyjny się. Ty, ale żeście HL-kę dorwali. Gdzie to IFA jest? Kurde. IFA. Ale sprzęcior. Ty, elegancka przyczepa. O, chłopaki, zamiast nawóz sypać, to jęczmień sypią o zimy. Do front kopera. Ale wariaty. Dobra, siewnik zasypany, jedziemy dalej. Jeszcze zrobię tutaj z Bartkiem z parę kółeczek. Dawno się nie widzieliśmy, chociaż pogadamy chwilę. Zaraz wsiadamy i lecimy. Także widzieliście, jak się odbywają siewy. Tutaj u Wojtka z firmą usługową, którą wynajął do siewu. Tak jak mówiłem, sprzęt robi wrażenie. Hektary się sieją. Oby teraz tylko pogoda dopisała. I życzę tutaj Wojtkowi obfitych plonów, żeby kukurydza z 15 ton mu sypała. Już wszystko się zazieleniło, zieleni się tam w oddali, rzepaki już kwitną ładnie. Już zaraz będzie trzeba kolejne zabiegi w rzepaku wykonywać. Zboża na tą chwilę też dają radę, rosną. Teraz zobaczymy, jak kukurydza sobie będzie radziła. Tutaj już właśnie zasiali, Bartek zasiał. A ja zmierzam w stronę auta. Mam niemały kawałek do przejścia. Trochę ruchu nie zaszkodzi. Dobra, także żegnam się z wami i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.